Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around some lessons. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can keep... Siema, hejos. Dzisiaj po dłuższej przerwie czas na skuter, na Dragstera Italjeta 180. Jadę po paliwo, żeby zrobić mieszankę, czyli pierwszy wyjazd u nas dzisiaj prawie wiosennie. Tutaj zobaczcie, przyszła do mnie paczka od Motomaniak EU. Czyli podgrzewane manetki, te podgrzewane manetki to są dla mnie i też dla was, na konkursiaka. Dwie paczuszki w jednej. Piątka mi starczy do Dragstera, 5 litrów paliwa. Olej mam. Kask uszykowany. Podreguluję jeszcze gaźnik. Czyli to jest na konkurs, manetki podgrzewane dokłada dla was, a to jest dla mnie. Tak wygląda cały zestaw. O, tu się troszkę pobrudziło, nie wiadomo od czego. Nie ma prądu. Jest prąd, to może odpalimy go z aku, przytrzymam, może uda się. 18455 km ma przejechany Dragster. Myślę obić to siedzenie. Chyba trzeba będzie wysłać do obszycia. Jedno i drugie, warto tutaj coś zrobić fajnego. Kask, kamera uszykowana już namiastownie na Dragstera, rękawiczki. Mam nadzieję, że żadnej awarii, pchania nie będzie skutera. O, tu się trochę zakurzył. Kto nie zna tego skutera z widzów, tutaj założony jest malos i wydech. Gaźnik nominał. Sprzęgło, rolki na wariatorze wymienione, sprzęgle sprężyna, mocniejsza, filtr powietrza, sprężynki na sprzęgle, malowane felgi, nowe opony, malowany błotnik, malowane plastiki, lusterka wleciały. Płyn trzeba sprawdzić. Podreguluję jeszcze zanim wyjadę obroty. Płyn jest. Sucho jest na ulicy. Także śmiało można skuterkiem dzisiaj wyjechać. Bezproblemowo. Jadę po to paliwo. Na miastowni skuterem jeszcze nigdy nie jeździłem. Nigdy. To będzie pierwszy raz. Zawsze gdzieś bokami na jakichś tam ulicach. A teraz pojadę typowo w miasto. Mieszankę zrobię tutaj w baku centralnie. O, tam pusto już jest. Odpalamy, regulujemy i wypad na miasto. Chociaż te podgrzewane manetki by też pasowały pewnie do Dragstera. Jest tu włącznik, czyli
wszystko powinno grać i buczeć. Włącznik, tu jest do tego taśma samoprzylepna. Włącznik wodoodporny. Nie wiem, nie będzie potrzeba tutaj chyba przekaźnika. Ale fajny ten wlew paliwa jest w Dragsterze. Jak taka sportowa. No, skuter sportowy w końcu. Lubię przy tym Dragsterze coś tam pogrzebać. Lubię tym Dragsterem wyjechać. Lubię. Lubię jego po prostu przyspieszenie. Olej mam. Motorexa do dwusuwa. Ale nie mam lejka. Jest lejek. Dragster całą piątkę wciągnął. Olej zalałem. Odpalę. Przereguluję. Jest. W czasie jazdy sprawdzę. Zadyma w garażu totalna. No i skubanej takiej nie znajdę. Jeszcze tutaj gdzieś widziałem w klamotach, tylko muszę dobrze poszukać, właśnie zamknięcie tej puchy z aku. Takie coś jeszcze znalazłem. Macie pomysł na odrdzewienie tego? Tutaj mam schowek. Wziąłem sobie do regulacji. Znalazłem coś takiego. Go tutaj dobrze skręciłem na imbus, że nie powinno się nic dziać. Nie powinien się już wypiąć. Czy ja już gotowy do drogi? Dragster w Polsce, ale czy na pewno, tego nie wiem, ale słyszałem, że nie ma takich sprzętów w Polsce. W Niemczech, we Włoszech jeszcze się zachowały takie sprzęty, a tutaj nie. Powiem wam ciekawostkę, wyłączę, że we Włoszech do dzisiaj są zawody właśnie, wyścigi właśnie takich skuterów sportowych. Ostatnio mi się zdarzyło go źle założyć. Za mocno wsadziłem ten wkład. I wiecie, że w ogóle mocy nie miał, jakby, nie wiem, go tam zblokowało olej. Sprawdzę olej, czy mam. Jest, bo był. Jest olej. Prawy przód jest. Tył jest. Stopy już sprawdzałem wcześniej. Czyli co, mała przerwa, wypycham. A, tu mam przełącznik na długie.
Tu sobie poprzerabiałem trochę, żeby te lusterka właśnie założyć. Rizomy. To kapselki, to wszystko malowałem sam. To wszystko w oryginale jest. Fajnie, że dzisiaj sucho, można wyjechać po prostu skuterem. To bym mógł doczyścić jakoś, ale czym tym wezmę. A tak to nabierze trochę koloru. Ale prawdopodobnie dam do obszycia te siedziska. Taki rodzynek na torcie. Wisienka. Wiem, jakbym to wykręcił, może szczotką, może bym dał to do szkiełkowania, no to by było ekstra. A może kto wie, czy nie dam. Piotr, oglądasz odcinek? Piotr szkiełkowanie właśnie ma, robi. Bardzo pięknie to robi, wysyła mi czasem. No i kto wie, czy czasami tu nie wlecą też. Zobaczę, czy średnica pasuje. Podgrzewane manety do tego. O, patrzcie, jak siedzisko ładnie nabrało koloru, ale to bym nawet i zostawił, nie? Ale to bym chciał dać do obszycia, albo obydwa równo. Ja bym dał tutaj, wiecie co ja bym dał? Ja bym dał tutaj czarne z niebieskimi przeszyciami. To by było, kurde, potęga. Właśnie, jak nie widzieli, to niech zobaczą. Dobra, zakładam kask, bieram rękawice, wystawiam brykę, jadę. Tymczasem, elo, trzymajcie kciuki, żebym nie musiał go palić, żeby wszystko było dobrze. Żeby mi czasami tutaj ten płyn chłodniczy cały nie wybombał. A właśnie, no chciałem wam pokazać, tylko nie wiem, czy tą kamerką... kamerą i tym jednym telefonem, zaraz sprawdzę. Paliwo jest, to mi nie zabraknie. Gdzie tutaj to chciałem wam pokazać? Tutaj. A, tutaj tak, no świeca nowa, wszystko nowe. Tutaj stąd mam gdzieś wyciek właśnie tego płynu chłodniczego. Chyba tutaj stąd. I nie wiem, czy tutaj jest po prostu jakiś mało, znaczy za mało, no znaczy po prostu jakiś, jest, no leci woda. Widzę, płyn leci. Tu leci, tu z boku. Może nie za mocno, bo nie, mówię, im więcej ja mu odkręcam, to leci z tego. Nie wiem, czy tu jakaś nieszczelność jest i to przez to po prostu, jak jest duże ciśnienie, to gdzieś wypieprza. No drobiazg jakiś na pewno, tylko żeby tu no, słabe dojście jest. By trzeba było to... Ale trzeba będzie to zrobić. Ale mam nadzieję, że jak Tomek przywiezie tutaj KXD-ka naszego, bo tak się umówiliśmy, prawdopodobnie, no zobaczymy, albo my pojedziemy, ale jak Tomek tu by przyjechał, to by mi to najrzał od razu i od razu by wyregulował też ten gaźnik, zobaczył, czy ja dobrze to wszystko tutaj robię. I ten brelok tutaj jest fajny. Legopso. Kluczy czyściłem, już się jakiś taki brudas zrobił. To sobie podreguluję, a tego zostawię, bo ten to jest taki jakiś oszczony przez kogoś. O, tutaj kopka też nie odbijała, to wszystko tutaj było robione. On 3 lata w ogóle stał. To się ledwo tu mieści na te lusterka. Yeah!
pięknie, chodź pięknie.